wymiany młodzieżowe ze Związkiem Radzieckim. Oto co proponuje marszałek Komorowski młodym ludziom pragnącym wyjechać z kraju. Taki jest program partii, wychodzący naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami nowa epoka. Mające blisko trzywiekową tradycję wymiany młodzieżowe ze Związkiem Radzieckim pozwolą powrócić do czasów, kiedy stosunki wzajemne narodów polskiego i rosyjskiego były wzorcowe, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz szacunku. Ogromną popularnością cieszyły się wymiany zwłaszcza w wieku XIX i XX. Tylko w czterech latach, 1831, 1864, 1940 i 1945, skorzystały z nich miliony Polaków. Kołyma, Workuta, Norylsk, Krasnojarsk, Irkuck, Omsk, Donbas, Kazachstan. To miejsca doskonale znane pokoleniom polskiej młodzieży. Ale wymiany to nie tylko okazja do poznania radzieckiej kultury i obyczajów. To również ogromne doświadczenie, jakiego można nabyć podczas różnego rodzaju obozów pracy. To dzięki nim Polska jest dziś potęgą przemysłu wydobywczego. 300% normy to pestka dla górnika lub drwala, który wrócił z wymiany. Z wymian korzysta również młodzież radziecka. W latach 40. ubiegłego wieku miliony młodych Rosjan odwiedziło nasz kraj. Wyjazdy te sprzyjały zbliżeniu między naszymi narodami, szczególnie zaś z polskimi dziewczętami, które cieszyły się ogromnym powodzeniem radzieckich bojców. Była to również okazja do zaopatrzenia się w różnego rodzaju pamiątki, rowery oraz zegarki. To były czasy. Przyjaźń kwitła, a demokracja odnosiła kolejne zwycięstwa.